Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych kryptowalut, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Gecko One, umożliwiającej handel na rynku kryptowalut z dźwignią finansową na maksymalnym poziomie aż 100 do 1. Bez zbędnego gadania przejdźmy jednak do tego, co najistotniejsze, czyli do analizy. I standardowo, jak zazwyczaj, rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie oczywiście od notowań Bitcoina, którego cena spadła na przestrzeni ostatnich dni dość zauważalnie, bo przecież jeszcze niedawno za jednego Bitcoina zapłacić trzeba było ponad 41 tysięcy dolarów, natomiast z początkiem tego tygodnia ta cena osunęła się nawet poniżej 29 tysięcy dolarów. Warto tutaj zwrócić uwagę, że rynek właściwie osunął nam się z rejonu górnego ograniczenia trwającej od 19 maja konsolidacji aż w okolice dolnego ograniczenia tej formacji. Dopiero w okolicy tego wsparcia pojawiła nam się tutaj reakcja popytowa, która teoretycznie mogłaby sygnalizować potencjalne wzrosty. Mówię teoretycznie, dlatego że scenariusze oczywiście zawsze są dwa. I teraz, jeżeli tylko to wsparcie gdzieś pomiędzy 30 i 31,5 tysiąca dolarów faktycznie zostałoby trwale odrzucone, to oczywiście notowania Bitcoina mogłyby wzrastać aż w kierunku 41-42 tysięcy dolarów. Tam mamy bardzo ważny, bardzo istotny poziom oporu. Warto tutaj zwrócić uwagę jednak na inny element. Ja o tym mówiłem już na przestrzeni ostatnich kilku tygodni wielokrotnie. Mianowicie chodzi o to, że notowania Bitcoina od 19 maja utrzymują się w trendzie horyzontalnym. To jest klasyczna konsolidacja. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z czysto technicznego punktu widzenia konsolidacje są formacjami korekcyjnymi. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że statystycznie rynek częściej wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Biorąc pod uwagę, że w tym przypadku wcześniejszy ruch był ruchem spadkowym, jakby nie patrzeć, zwiększa nam się w dalszym ciągu presja na ewentualne spadki, presja na możliwe nawet wybicie dołem z tej konsolidacji, czyli spadek poniżej 30 tysięcy dolarów, ale nie taki spadek poniżej 30 tysięcy dolarów, jak miał miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dni, kiedy faktycznie cena BTC spadła nawet poniżej 29 tysięcy, ale taki spadek, kiedy rynek osunie się poniżej 30 tysięcy dolarów i się tam utrzyma, zamknie tam świecę na interwale dziennym. W tym przypadku sprzed kilku dni jednak notowania utrzymały się tylko chwileczkę poniżej tego pułapu i stosunkowo szybko pojawiła się reakcja popytowa. Natomiast musimy pamiętać o tym, że o ile w konsolidacji rynek może przebywać bardzo, bardzo długo, to dopóki nie wybije z niej górą, czyli dopóki notowania najstarszej z walut wirtualnych nie przekroczą poziomu 42 tysięcy dolarów, tak długo będziemy mogli mówić, że ogólne nastawienie rynku jest bardziej prospadkowe, aniżeli prowzrostowe. Oczywiście mówimy tutaj o pewnej statystyce, o czymś, co dzieje się częściej niż rzadziej, natomiast to nie oznacza zero-jedynkowo, że na 100% Bitcoin będzie spadał, Bitcoin osunie się poniżej 30 tysięcy dolarów, czy Bitcoin spadnie nawet w okolice kolejnego wsparcia, tutaj już w okolicy, czy nawet nieco poniżej 20 tysięcy dolarów, bo tamto wsparcie jesteśmy w stanie wyznaczyć. Być może wybijemy powyżej tych 42 tysięcy dolarów, choć statystycznie prawdopodobieństwo na coś takiego są zdecydowanie mniejsze, więc póki co jestem, ja oczywiście w perspektywie długoterminowej, jestem w dalszym ciągu optymistycznie nastawiony do Bitcoina, natomiast jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość, to jednak tutaj zbyt wielu powodów do optymizmu aż nie dostrzegam. Warto też spojrzeć sobie na to, jak wygląda sytuacja na notowaniach Bitcoina z punktu widzenia niższego interwału czasowego, chociażby interwału 4-godzinowego.
I tam jeszcze dokładniej widzimy całą tą konsolidację. Były spadki, wzrosty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście ta tendencja wzrostowa, którą obserwujemy sobie od kilku dni, ona faktycznie jest. Problem jest tylko w tym, że te wzrosty są niezwykle, niezwykle spokojne, co świadczyć może o tym, że jednak presja popytowa, która pojawiła nam się w okolicy 29-30 tysięcy dolarów, no nie jest kontynuowana dalej. Tam pewnie była jakaś siatka zleceń, była jakaś grupa inwestorów, którzy uznali, że oni po te 29 czy 30 tysięcy dolarów bardzo chętnie zakupią Bitcoina, natomiast za tym nie poszły kolejne wolumeny obrotów. Widać, że jednak ten popyt tutaj zaczął powoli nam maleć i przez to też dynamika wzrostów jest stosunkowo spokojna. Z czysto technicznego punktu, jak zestawimy sobie ją z dynamiką wcześniejszych spadków, no to jednak można odnieść takie wrażenie, że te wzrosty aktualne są jedynie swego rodzaju formą takiego rynkowego odreagowania, są formą takiej niewielkiej korekty i oczywiście być może ta tendencja jeszcze będzie kontynuowana. Jako realny zasięg wskazywałbym tutaj okolice 36 500 dolarów, mniej więcej 36 500-600 dolarów. Jest to lokalny poziom oporu. Lokalny, znajdujący się oczywiście wewnątrz całej konsolidacji, natomiast jest to też strefa, która dość precyzyjnie zbiega się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, więc nie można wykluczyć, że nawet jeżeli Bitcoin tam dotrze, to już w okolicy tych 36 500 dolarów pojawi się ponownie reakcja podażowa, która zmusi Bitcoina do spadków i gdyby tak się stało, gdyby faktycznie rynek wrócił po raz kolejny w okolicy 30 000 dolarów, to naprawdę realnie mogłoby zagrażać tej tendencji, mogłoby zagrażać nagłemu, szybkiemu powrotowi Bitcoina do wzrostów i mogłoby zwiększać ryzyko, zwiększać prawdopodobieństwo faktycznego wybicia poniżej 30 000 dolarów, a to, jakby nie patrzeć, otwierałoby drogę do dalszych spadków, dla których, tak jak już wspomniałem, bo widać to bardzo ładnie z punktu widzenia interwału dziennego, realnym zasięgiem mogłyby okazać się okolice nawet poniżej 20 000 dolarów. Oczywiście nie jest to poziom wyznaczony tylko i wyłącznie na podstawie tych wierzchołków z listopada i początku grudnia ubiegłego roku. Jest to oczywiście poziom, który był testowany już w grudniu 2017 roku. To tam wyznaczone zostały ówczesne rekordy wszechczasów, czyli ówczesne ATH. Tak więc na ten moment, mimo tego, że na przestrzeni ostatnich kilku dni cena Bitcoina wzrosła, no i pod względem nominalnym i pod względem procentowym nie są to oczywiście małe zmienności, bo tu było ponad 20%, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak, prawie 23% wzrostu tak naprawdę w ciągu ilu? Zaledwie 3 dni, więc to nie jest wcale mało, natomiast z czysto technicznego punktu widzenia w dalszym ciągu byłbym tutaj jednak bardzo ostrożnym optymistą i dopóki notowania Bitcoina nie przekroczą poziomu 42 tysięcy dolarów, w dalszym ciągu podtrzymywał będę to, że z technicznego punktu widzenia istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że rynek podejmie próbę, aby wybić z tej konsolidacji dołem. Oczywiście nie życzę ani sobie, ani Wam czegoś takiego, natomiast jeżeli ktoś chce, to może wykorzystać te techniczne aspekty do handlu ewentualnie na spadki. Póki co zbyt wielu powodów do optymizmu i przesłanek wskazujących za wielkimi wzrostami ja na ten moment tutaj nie dostrzegam. Jeżeli chodzi o wydarzenia, które pojawiły się w ostatnim czasie, to już Patryk Wam tutaj z pewnością wszystko dokładnie opowiedział, natomiast działo się sporo i McAfee i ten upadek giełdy z RPA, właściwie wyparowanie niemalże giełdy, właściwie właścicieli giełdy, którzy zwinęli bardzo pokaźną kwotę, ale myślę, że Patryk Wam już tutaj dokładnie więcej na ten temat powiedział, tak więc przejdźmy sobie do kolejnego projektu, do kolejnej kryptowaluty i spójrzmy oczywiście standardowo na notowania Ethereum. Jeżeli chodzi o ETH, to tutaj również dostrzec można było spadki. W tym przypadku notowania kryptowaluty osunęły się gdzieś w okolice delikatnie poniżej technicznego wsparcia, chociaż ja już Wam ostatnio wskazywałem wielokrotnie tak naprawdę na przestrzeni kilku tygodni, że w tym przypadku ciężko będzie określić pojedynczy poziom, raczej to będzie jakaś strefa i to nie stosunkowo wąska, a nawet dość szeroka strefa gdzieś w okolicy 1900 dolarów, ale czy to będzie 1900, czy to będzie 1950, czy może 1850, to już było bardzo, bardzo ciężko dokładnie
określić, niemniej jednak strefa została przetestowana, na chwilę została wybita. Później widzimy, że Ethereum podjęło próbę, aby to wybicie zanegować, no ale w dalszym ciągu widzimy, że rynek jest stosunkowo blisko tego pułapu. I teraz jak przejdziemy sobie na interwał 4-godzinowy, to zauważymy, że te poziomy można było sobie z punktu widzenia H4 doprecyzować nieco inaczej, czyli wsparcie mamy w wysokości $1,850. Natomiast w chwili obecnej rynek testuje już lokalny opór w wysokości $2,050. Jest to też poziom, który podobnie jak na Bitcoinie zbiega nam się z mierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu spadkowego. I też warto zwrócić uwagę, że mamy tu konsolidację. Były jakieś spadki, wzrosty. Być może za chwilę znowu będziemy mieli spadki, więc jest to forma rynkowego odreagowania. Jest to coś na wzór takiej korekty po wcześniejszym ruchu spadkowym, co może zwiększać prawdopodobieństwo ewentualnego wybicia dołem, zejścia poniżej $1,850, a to z kolei otwierałoby drogę do dalszych spadków. Nim przejdziemy do omówienia, dokąd te ewentualne spadki mogłyby dotrzeć, to chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, mianowicie potwierdzenie tego, że z konsolidacji rynek jednak częściej wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Tu mieliśmy impuls spadkowy, po którym notowania Ethereum tak naprawdę rozpoczęły fazę trendu horyzontalnego. 2280-2600-620 dolarów, to było dolne i górne ograniczenie tej formacji. Następnie rynek wybił oczywiście dołem. Znowu mała konsolidacja, znowu wybicie dołem, znowu mała konsolidacja. No i tak naprawdę, jeżeli tylko opór, który teraz testujemy, będący górnym ograniczeniem tej formacji, zostanie odrzucony, to w najbliższym czasie notowania Ethereum mogłyby jeszcze osunąć niżej. Oczywiście w pierwszej kolejności takie wsparcie mamy wyznaczone w okolicy $1,850 i to jest poziom docelowy krótkoterminowo do osiągnięcia. Natomiast gdyby z tej konsolidacji Ethereum jednak wybiło dołem, no to należałoby przygotowywać się na możliwość spadków nawet w okolicy $1,400. Oczywiście nie jest to pierwszy, najbliżej położony poziom wsparcia, na który warto zwracać uwagę. Jesteśmy w stanie na tym rynku wyznaczyć też sobie lokalną strefę gdzieś w okolicy $1,550-$1,560 mniej więcej, tak jak teraz jest mój kursor, tu było lokalne wsparcie, lokalny opór, lokalne wsparcie, więc to 1560 mniej więcej to będzie pierwsza strefa i dalej ewentualnie nawet $1,400, więc póki co na Ethereum również zbyt wielu powodów do optymizmu tutaj nie mamy. Przejdźmy dalej do notowań Cardano, czyli nasza popularna ADA. Spójrzmy sobie oczywiście na to, jak wygląda ta sytuacja z punktu widzenia interwału dziennego, bo na interwale dziennym zauważymy, że notowania Cardano od dłuższego czasu poruszały się wewnątrz formacji równoległego kanału wzrostowego. Oczywiście najpierw była próba wybicia górą i to nawet można powiedzieć otwarcie, że się udało, bo przez kilka kolejnych dni notowania Cardano bardzo ładnie zyskiwały. Natomiast jak pojawiły się spadki, to rynek i wrócił do tej formacji i deprecjacja zatrzymała się dopiero w okolicy linii tendencji wzrostowej, będącej dolnym ograniczeniem całej tej formacji, więc znowu widać, że rynek respektował linię tendencyjną. Następnie oczywiście wzrosty, test górnego ograniczenia dolnego, okolice górnego, no i wskutek ostatnich spadków doszło do wybicia. Do wybicia tym razem jednak dołem, natomiast już widzimy, że to wybicie zostało zanegowane. I teraz pozostaje pytanie, co dalej? Czy skoro rynek wrócił wewnątrz kanału, to będziemy mieli powtórkę z rozrywki i tak jak 19 maja, kiedy wracał do kanału z góry, spadnie aż w okolice dolnego ograniczenia, to tym razem wzrośnie w okolice górnego ograniczenia, czy być może jednak ta sytuacja aż tak optymistycznie wyglądać nie będzie? W mojej ocenie jednak to drugie, czyli jednak zbyt wielu powodów do optymizmu znowu tu nie dostrzegam i nie oczekiwałbym od razu wzrostów aż w okolice górnego ograniczenia konsolidacji. Nie wykluczyłbym przy tym nawet możliwości ponownego wybicia z kanału dołem i gdyby tak się stało, to oczywiście linię tendencji moglibyśmy uznać za już stosunkowo nieistotną dla tego rynku. To, na co warto zwrócić jeszcze uwagę, to gdzie zatrzymały się ostatnie spadki. Bardzo ładny, techniczny, horyzontalny poziom wsparcia w wysokości $1, strefa, która była testowana już w drugiej połowie lutego bieżącego roku, od tego czasu doczekała się kilku testów i teraz też bardzo ładnie, dość dokładnie została przetestowana. Widać zresztą ten poziom również z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, jak sobie oddalimy to wszystko, to widzimy, jak on ładnie, dokładnie był testowany. Zresztą, jeżeli chodzi o notowanie Cardano,
Cardano, to trzeba przyznać, że to jest rynek, który dość dokładnie respektuje horyzontalne i tendencyjne opory i wsparcia. Podobnie było oczywiście z górnym i dolnym ograniczeniem samego kanału. O ile knoty wybijały, to korpus jednak zawsze zamykał się tu powyżej, tutaj poniżej, więc wszystko naprawdę technicznie bardzo ładnie. Tu zresztą też górne ograniczenie kanału, opór, opór, wsparcie, opór. Wszystko bardzo ładnie, bardzo dokładnie. Jeżeli chodzi o to, co jesteśmy w stanie dostrzec teraz, to warto zwrócić uwagę, że mimo iż notowania Cardano faktycznie wróciły wewnątrz kanału wzrostowego, no to jednak wzrosty te zatrzymały się już w okolicy najbliższego horyzontalnego oporu. W tym przypadku jest to strefa mniej więcej wysokości dolara i 38-39 centów. Jest to oczywiście poziom, który również zbiega się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego. Dodatkowo przebiega tutaj również linia tendencji spadkowej, takiej lokalnej tendencji spadkowej, i jeżeli nie uda się przebić przez ten opór, jeżeli strefa ta zostanie trwale odrzucona, musiałaby się tu oczywiście pojawić jakaś większa reakcja podażowa. Ja na ten moment jeszcze takowej nie dostrzegam, natomiast gdyby taka się pojawiła, należałoby przygotować się na możliwość spadku notowań Cardano po raz kolejny nawet w okolice 1 dolara. Sytuacja zmieni się dopiero, kiedy notowania przebiją się przez obecnie testowany opór. Tak jak mówię, ja na ten moment żadnej ponadprzeciętnie dużej reakcji podażowej wskazującej na odrzucenie tej strefy nie dostrzegam, więc póki co sytuacja jest stosunkowo neutralna, bo wszystko będzie zależało od tego, co wydarzy się w okolicy obecnie testowanego oporu. Gdyby udało się go pokonać, gdyby notowania Cardano były w stanie przebić powyżej tego dolara i powiedzmy 39-40 centów, wówczas można by oczekiwać kontynuacji wzrostów albo w okolice dolara i 63 centów, albo nawet w okolice górnego ograniczenia całego kanału wzrostowego, który tutaj nam się kształtuje, czyli to by były już strefy powyżej 2 dolarów. Natomiast warto pamiętać o tym, że póki co, póki utrzymujemy się poniżej tego poru, to obowiązującą tendencją jest tendencja spadkowa. Były spadki, korekta, spadki, korekta, spadki, korekta, spadki, kolejna korekta i mamy układ wierzchołek, dołek. Niższy wierzchołek, niższy dołek, niższy wierzchołek, niższy dołek, niższy wierzchołek, niższy dołek. Być może to jest po prostu kolejny niższy wierzchołek, więc póki ta sekwencja będzie kontynuowana, to jednak mamy do czynienia z tendencją spadkową. No i dopóki rynek nie przebije się powyżej obecnie testowanego oporu, to też potencjału do wzrostów ja nie dostrzegam. Oczywiście wybicie może nastąpić nawet w najbliższym czasie, wtedy sytuacja diametralnie się zmieni, natomiast póki jesteśmy poniżej, to jednak ostrożny byłbym tutaj z prognozowaniem jakichkolwiek większych wzrostów. Idźmy dalej do DOT, czyli do notowań Polkadot. I spójrzmy sobie na Polkadot najpierw oczywiście z punktu widzenia interwału dziennego. I na interwale dziennym zauważymy, że wskutek ostatnich spadków notowania Polkadot osunęły się poniżej horyzontalnego wsparcia w wysokości 19 dolarów i tendencja ta zatrzymała się dopiero gdzieś w okolicy 15-14 dolarów mniej więcej. Tam pojawiła się reakcja popytowa, natomiast widzimy, że te wzrosty są stosunkowo nieduże. Oczywiście można potraktować je jako swego rodzaju formę korekty i gdyby tylko ta tendencja była kontynuowana, gdyby tylko wzrosty jeszcze nam się pogłębiły, notowania Polkadot mogłyby dotrzeć nawet w okolice ostatnio pokonanego wsparcia. Z punktu widzenia interwału dziennego jest to strefa w wysokości 19 dolarów, natomiast nawet gdyby tak się stało, wzrosty te traktowałbym raczej jako formę swego rodzaju korekty, takiego rynkowego odreagowania i po ich zakończeniu nie można wykluczyć, że znów pojawi się reakcja podażowa i notowania Polkadot wrócą do spadków, dla których realnymi zasięgami byłyby czy to okolice 10,5 dolara, czyli 10,50, czy nawet rejonu w wysokości 7 dolarów, bardzo istotny poziom, który w przeszłości był testowany i jako opór, później był oczywiście testowany jako wsparcie, ale spójrzmy sobie jeszcze na interwał 4-godzinowy. Na interwale 4-godzinowym zauważymy bowiem, że ten opór, o którym przed chwileczką wspomniałem, czyli strefa wysokości mniej więcej 19 dolarów, jest to poziom, który zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego. Oczywiście póki co nie widać takich wzrostów, rynek utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, więc być może nawet tam nie dotrzemy, być może ta korekta ograniczy się tylko do takiej stabilizacji, po której rynek wróci do spadków, natomiast wzrosty do 19 dolarów są takim docelowym zasięgiem, dokąd ewentualnie ta korekta mogłaby dotrzeć. Natomiast nie zmienia to faktu, że presja podażowa
marżowa w dalszym ciągu jest tu spora i nawet gdyby wzrosty dotarły do tych 19 dolarów, to w dalszym ciągu nie zmieni się ogólne nastawienie rynku, które pozostaje prospadkowe i nie zmieni się tak naprawdę potencjalny scenariusz, czy scenariusz zakładający ewentualne spadki, czy to w okolice 14, czy w okolice 10,5 dolara, czy nawet jeszcze niżej. Więc póki co na notowaniach Polkadot przesłanek wskazujących za wzrostami ja osobiście tutaj nie dostrzegam. Spójrzmy dalej na notowania kryptowaluty Cosmos o tickerze Atom i teraz zerknijmy sobie na to odwrotnie, czyli najpierw z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, a później przejdziemy sobie dopiero na D1. Z punktu widzenia H4 zauważymy, że notowania Atomu osunęły się w ostatnim czasie poniżej technicznego, horyzontalnego wsparcia w wysokości 11, nieco powyżej 11 dolarów, u mnie na wykresie to jest 11 dolarów i 10 centów. I ta wyprzedaż zatrzymała się dopiero w okolicy kolejnego wsparcia, gdzieś w wysokości 8 dolarów i 50 centów. Tam pojawiła się reakcja popytowa i widzimy, że aktualnie wzrosty zbliżają się już w okolice właśnie ostatnio pokonanego wsparcia. Teraz jest to oczywiście strefa oporu, która dodatkowo zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego, co może potęgować i determinować poniekąd pojawienie się tam większej reakcji podażowej. Jeżeli tak się stanie, jeżeli ten opór zostanie odrzucony, to oczywiście uznamy, że to była tylko korekta, po której notowania Cosmos mogą wrócić do spadków. Tu znowu warto zwrócić uwagę, była tendencja spadkowa, była konsolidacja, było oczywiście wybicie dołem. Tu znowu widzimy coś na wzór korekty, więc ta presja na ewentualne spadki w dalszym ciągu jest tutaj spora. Dopóki rynek nie przekroczy 11, tam powyżej 11 dolarów, to tak naprawdę traktowałbym ten wzrost jedynie jako formę korekty. Natomiast dokąd mogłyby dotrzeć spadki, jeżeli na rynku pojawi się większa reakcja podażowa? W pierwszej kolejności oczywiście strefa 8 dolarów i 50 centów, to jest wsparcie, które powinno nas interesować. Natomiast gdyby ono zostało pokonane, to należałoby przygotować się nawet na możliwość ponownego przetestowania kolejnego wsparcia, wsparcia w wysokości mniej więcej 6 dolarów i 80 centów, więc potencjał nie jest tu wcale taki najmniejszy, jeżeli chodzi o możliwość ewentualnych dalszych spadków. Idźmy dalej do notowań XRP. Jeżeli chodzi o XRP, zerknijmy sobie, jak ta sytuacja wygląda z punktu widzenia interwału dziennego i tu jest pewna różnica. Oczywiście notowania XRP również spadały, jak wiele innych kryptowalut. Natomiast o ile wiele projektów, które do tej pory omówiliśmy, zatrzymało się po tych spadkach w okolicy naprawdę bardzo fajnych, technicznych, horyzontalnych zazwyczaj poziomów wsparcia, o tyle XRP nie. Ja na wysokości tych dołków nie wyznaczę tutaj żadnego poziomu, bo w przeszłości ta strefa nie była w ogóle istotna dla rynku. Oczywiście, jak ostatnio omawialiśmy sobie notowania XRP, to wskazywałem na potencjał spadkowy, wskazywałem na możliwość wybicia dołem, pokonania wsparcia w wysokości 79 centów, natomiast wiem, że wskazywałem wówczas też na możliwość tych spadków gdzieś w okolice 64 centów, bo tam miałem wyznaczony techniczny poziom wsparcia. Teraz widzimy, że ta strefa została wybita i spadki sięgnęły zdecydowanie niżej, bo sięgnęły w okolice 50-51 centów mniej więcej. Natomiast od kilku dni obserwujemy tutaj spokojne wzrosty. I teraz tak, jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, no to z punktu widzenia interwału dziennego wzrosty mogłyby dotrzeć nawet w okolice ostatnio pokonanego poziomu wsparcia. Teraz będzie to opór w wysokości właśnie 79 centów. Tam też mamy mierzenie 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego, co poniekąd mogłoby zwiększać prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli wzrosty tam dotrą, to zostaną one potraktowane jako rynkowe odreagowanie, jako taka korekta i po zakończeniu tej tendencji właśnie w okolicy 79 centów znowu pojawi się jakaś reakcja podażowa, która przyczyni się do zapoczątkowania kolejnego impulsu spadkowego. W tym przypadku taki impuls mógłby dotrzeć nawet w okolicy 37 centów. Tam mamy oczywiście bardzo ważny poziom wsparcia. Ale spójrzmy sobie też oczywiście na interwał 4-godzinowy, bo na H4 zauważymy, że o ile strefa w wysokości 79 centów jest naprawdę istotnym poziomem oporu, bardzo istotnym poziomem oporu, to nie jest to niestety pierwszy opór, na który warto zwracać uwagę, bo nieco bliżej, właściwie zauważalnie bliżej, jest
opór w wysokości 70 centów i jest jeszcze linia lokalnej tendencji spadkowej, więc widzimy, że już, może rynek nawet dokładnie nie dotarł, ale już w okolicy tych 70 centów zaczęły te wzrosty nieco spowalniać. Być może ten opór zostanie pokonany, być może notowanie XRP dotrą do 79 centów, natomiast to nie ma większego znaczenia. Czy reakcja podażowa pojawi się już w okolicy 70 centów, czy w okolicy 79 centów, cały ten ruch wzrostowy w mojej ocenie możemy potraktować jako swego rodzaju formę korekty, formę rynkowego odreagowania, w związku z czym nie wykluczam, że notowanie XRP wrócą jeszcze w najbliższym czasie sobie do spadków. I przejdźmy dalej do BNB, czyli do notowań Binance Coina. Spójrzmy na ten rynek z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, bo to tam zauważymy, że wskutek ostatnich spadków notowania Binance Coina osunęły się w okolice technicznego wsparcia w wysokości $230. Poziom, który był testowany już w drugiej połowie marca jako wsparcie. Był on też testowany w drugiej połowie maja jako wsparcie i oczywiście był przetestowany teraz niedawno. To tam pojawiła się reakcja popytowa. Od tego czasu obserwujemy oczywiście wzrosty. Wzrosty, wskutek których doszło już do retestu ostatnio pokonanego wsparcia, teraz jest to opór w wysokości mniej więcej $317-$318. Jest to poziom, który zbiega się ze złotą proporcją, czy zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu spadkowego. W związku z czym, jeżeli tylko pojawi się tu większa reakcja podażowa, a widać, że pierwsze reakcje podażowe już zaczynają się pojawiać, jeżeli tylko opór ten zostanie tak naprawdę trwale odrzucony, wówczas notowania BNB mogłyby wrócić właśnie w okolice $230. Tu po raz kolejny warto zwrócić uwagę, był ruch spadkowy, była konsolidacja i wybicie dołem, czyli w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Ten ruch również traktowałbym jako formę korekty, więc nie wykluczę, że notowania BNB powrócą jeszcze w okolice $230. Póki co zbyt wielu powodów do optymizmu tutaj nie widzimy. No i przejdźmy sobie jeszcze do notowań Stellara XLM. Spójrzmy sobie najpierw na interwał dzienny. Na interwale dziennym zauważymy, że wskutek tych ostatnich spadków notowania Stellara dotarły w okolice 23 centów. Ja o tym poziomie mówiłem już od dłuższego czasu, kiedy notowania Stellara gdzieś testowały czy wybijały poniżej 36 centów. Wówczas wskazywałem, że 23 centy będą takim realnym zasięgiem, dokąd ta wyprzedaż mogłaby sięgnąć. Faktycznie tak się stało. Faktycznie tam pojawiła się reakcja popytowa. No i pytanie, co dalej? Z punktu widzenia interwału dziennego moglibyśmy oczekiwać powstania nawet stosunkowo głębszej korekty, bo tu gdyby tylko ta tendencja wzrostowa była kontynuowana, to potencjalne wzrosty mogłyby dotrzeć nawet w okolice 36 centów. Nie można wykluczyć takiego retestu. Natomiast nawet gdyby tak się stało, to można by te wzrosty traktować jako formę korekty, po zakończeniu której Stellar mógłby wrócić do spadków i tu realnymi zasięgami byłyby znowu oczywiście okolice 23 centów, bądź niżej nawet 12 centów. Jest tylko jedno ale. Biorąc pod uwagę, że rynek kryptowalut jest ze sobą jednak, bądź co bądź, dość mocno skorelowany. Jeżeli wiele projektów utrzymuje się w okolicy technicznych oporów, gdzie już pierwsze, może jakieś skromne, nieśmiałe reakcje podażowe, ale jednak zaczynają się pojawiać, no to ciężko jest sobie wyobrazić, że większość projektów kryptowalutowych zacznie spadać, a Stellar jakby nigdy nic będzie sobie powoli rósł, bo jednak do tych 36 centów ta przestrzeń jest całkiem spora. To jest interwał dzienny, więc takie wzrosty trwałyby nie 1-2 dni, tylko prawdopodobnie trwałyby tydzień albo dwa, gdyby miały być korektą, więc ciężko mi jest to sobie wyobrazić, w związku z czym nie można wykluczyć, że tego retestu 36 centów wcale się nie doczekamy i spoglądając na interwał 4-godzinowy zauważymy, że jednak 36 centów nie jest wcale pierwszym, jest dopiero trzecim technicznym oporem, na który warto zwracać uwagę. W pierwszej kolejności mamy linię tendencji spadkowej, którą właściwie już w chwili obecnej testujemy. Widać, że jest to poziom, który był testowany jeden raz, drugi raz, trzeci, tu właściwie cała seria testów, więc naprawdę bardzo, bardzo ważny, istotny pułap. Nawet gdyby ten opór został wybity, to kolejny horyzontalny mamy już w wysokości nieco ponad 30 centów, 30,5 centa, czyli na okresie 0,30-50 i to tam być może pojawi się większa reakcja podażowa, jeżeli tutaj się nie pojawi. W związku z czym, no nie spodziewałbym się raczej, żeby notowania Stellara miały bez większego trudu wzrosnąć aż do 36 centów. W mojej ocenie ta korekta będzie płytsza albo zakończy się już w okolicy linii tendencji spadkowej, którą właściwie teraz testujemy, albo ewentualnie w najlepszym scenariuszu dotrze w okolice 30-30,5 centa i to tam pojawi się większa reakcja podażowa, tak więc nie wykluczam, że notowania Stellara
również osuną się w najbliższym czasie. Oczywiście najpierw w okolicy 23 centów, bo to jest dość istotna strefa. Natomiast jeżeli tu nie pojawi się żadna reakcja popytowa, to nie wykluczyłbym opcji spadków nawet w okolice 12 centów. I to był ostatni projekt, który miałem przygotowany na dzisiaj, tak więc jeżeli analizy Wam się podobały, to zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia zasięgu tego materiału. Nie zapomnijcie oczywiście w komentarzach dać nam znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty mamy przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu. Ja za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że słyszymy się w poniedziałek, środę i piątek punktualnie o godzinie 10. Życzę oczywiście znośnego, słonecznego, spokojnego weekendu i do usłyszenia już w poniedziałek o tej samej porze. Trzymajcie się.